Obok mnie znajduje się urządzenie marki, która przez ostatnie miesiące dosłownie zdominowała zakres rozsądnie wycenionych mikrofonów pojemnościowych. I aż dziwne, że do tej pory nie miałem okazji zrealizować dla Was materiału na temat żadnego z nich. W każdym razie dzisiaj się to zmienia. Zapraszam Was na test i recenzję mikrofonu Mozos M-Kit 900 Pro. Zobaczymy, co potrafi i czy warto jest za niego zapłacić 169 zł, co nie oszukujmy się, wcale jakąś wygórowaną kwotą nie jest. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj prezentowanym Mozosem sprawa wygląda tak, że to po prostu uczciwa cena za uczciwy mikrofon. Oczywiście alternatywy są, żeby nie było, i jeżeli macie ochotę, to w przyszłości możemy pomyśleć o zrobieniu porównania mikrofonów, powiedzmy, do 200 zł w szerszym zakresie. Dajcie znać w komentarzach. Teraz jednak materiał dedykowany stosunkowo taniej konstrukcji od Mozosa, która jest w zasadzie takim podstawowym zakresem elementów składowych pozwalających wykorzystać ten sprzęt w szerszym spektrum zastosowań. I tak oto przechodzimy do zestawu, a tutaj dwie pianki zawierające popfiltr, mniejszy, bardzo poręczny moim zdaniem, podstawę wraz z nogą do przekręcenia urządzenia. Noga jest rozkładana, więc można ją podnieść. Jest też filtr gąbeczkowy, koszyk, kabel, no i bardzo znajomy kształt mikrofonu, który pewnie widzieliście już wielokrotnie. Wydaje mi się, że to nie jest żaden sekret, ale faktycznie M-Kit 900 Pro korzystam z korpusu metalowego, czarnego, który możecie kojarzyć z pewnością z wielu innych mikrofonów, nawet w zakresie do, powiedzmy, 300 zł. I to jest także jeden z argumentów za zakupem właśnie takiego mikrofonu, a nie droższej konstrukcji, no bo skoro mamy dostać to samo za więcej pieniędzy, to jaki jest sens zakupu czegoś droższego, skoro możemy mieć to taniej i będzie identyczne. Skoro wiecie już o podobieństwach w zakresie mikrofonu do innych obecnych na rynku, to wspomnę jedynie, że pojedynczą kapsułę osłania siateczka wraz z gąbką wewnątrz. Diody powiadomień dotyczącej uruchomienia sprzętu niestety nie ma, podobnie jak nie ma żadnego sposobu na regulację wzmocnienia fizycznie, czy też przycisku wyciszania, ale w tej cenie czepialskim być trudno, a jeżeli zależy Wam na podobnych opcjach, no to po prostu nie zwrócicie uwagi na M-Kit Pro, który mimo Pro w nazwie stanowi zdecydowanie najlepsze wyjście dla początkujących, którzy zbyt dużo płacić za sprzęt nie chcą. Sama podstawa, tak jak wspominałem, jest rozsądna, dosyć stabilna wraz z maksymalnym wysunięciem, no i zamocowaniem pełnego sprzętu. Koszyk jak koszyk, bardzo typowy, podobnie jak podpięcie poprzez kabel USB. No i jedyna rzecz, która prywatnie zwróciła moją uwagę, to właśnie ten mniejszy filtr siatkowy. Nie zasłania połowy twarzy, a 1/3 i zdecydowanie lepiej się układa, przy okazji lepiej wygląda. Jest cennym dodatkiem, wygodniejszym względem wielu testowanych konstrukcji budżetowych i za to go doceniam, a nawet przy przesiadce na ramię bym z niego zdecydowanie korzystał, patrząc na kształt i poręczność, ale wyznacznikiem jakości w zakresie tego mikrofonu pozostaje po prostu dźwięk i pora się mu przyjrzeć. Zabieramy się za testy mikrofonu. Oczywiście pamiętajcie, że mamy tutaj charakterystykę wyłącznie kardioidalną, więc koniecznie trzeba zadbać o to, żeby mikrofon był odpowiednio ustawiony względem naszych ust. Pomoże Wam przy tym oznaczenie, które znajduje się na froncie naszego Mozosa. A my przejdziemy najpierw do testu na dołączonej podstawie, zobaczymy, jak to brzmi, a później przeniesiemy się na ramię. Właśnie tak brzmi mikrofon zamocowany na podstawie. Jeżeli chodzi o głośność, ona ustawiona jest w tym momencie na 100%. Całość ustawiłem również w taki sposób, w jaki prawdopodobnie będzie na dużej części biurek występował. Mianowicie tuż obok klawiatury, trochę dalej od myszki, pod kątem, aby nie zasłaniać bezpośrednio monitora, który znajduje się tuż przede mną. No i taki standardowy fragment, odczytajmy, żebyście mieli punkt odniesienia. Spowijała go licząca wieki ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadza mu brak jego oczu. Sprawdźmy szumy. No i jeszcze odrobinę poklikam w klawiaturę, poklikam w myszkę, żeby zobaczyć, jak podstawa przenosi wszelakie uderzenia bezpośrednio na nagranie. Ok, ten test zakończony, więc w tym momencie przeniesiemy się już na ramię. Ok, przenosimy się na ramię, w tym momencie mikrofon jest już znacznie bliżej aniżeli we wcześniejszym teście, tam było około 35-37 cm, teraz jak widzicie ta odległość się diametralnie zmniejszyła. Nastawy samego Audacity są identyczne, jeżeli chodzi o filtrowanie, tylko siateczka, gąbki jeszcze nie montowałem, więc możemy przejść do fragmentu tekstu. Spowijało go liczące wieki ciemność, ale to nie przeszkadza mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadza mu brak jego oczu. Chwila ciszy. Okej,
Okej, i odrobinę poklikamy sobie w klawiaturę, żeby zobaczyć, jak te kliknięcia są przenoszone w tym momencie na urządzenie, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Trochę myszki. No i test w tej formie mamy zakończony. Założę jeszcze filtr gąbkowy. Gąbka wylądowała na mikrofonie, nastawy identyczne, ustawienie odtwarzy identyczne, więc nie pozostaje mi nic innego, jak ponownie przeczytać fragment tekstu. Dla porównania, spowijał liczący wieki ciemność, ale to nie przeszkadzało mu widzieć wszystkiego dookoła, tak jak nie przeszkadzał mu brak jego oczu. I znowu, odrobina klikania, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda ze zbieraniem przy dodatkowym filtrowaniu. Dobra. I jeszcze chwila ciszy. Test mikrofonu w tym momencie mamy już zakończony, więc wydaje mi się, że nie pozostaje nic innego, jak przejść do wniosków. Jedyne, co nam w tej sytuacji pozostaje, to podkreślić wnioski. Przede wszystkim przy zastosowaniu domyślnej podstawy pojawia się odrobinę większe echo w nagraniu, dodatkowo oczywiście podstawa mocniej wybiera wszelakie kliknięcia, a sam głos jest trochę cichszy. Moim zdaniem około 30 cm to w zasadzie ostatni bastion, aby korzystać z tego urządzenia efektywnie, stąd polecałbym zakupić właśnie nawet najtańsze ramię, bowiem sam sprzęt jest dosyć lekki i nie wymaga aż tak mocnego wsparcia solidniejszym stelażem. Natomiast gdy przechodzimy już do nagrań zrealizowanych na ramieniu, wyraźne, kapsuła nieźle walczy z głoskami wybuchowymi, biorąc pod uwagę ponownie aspekt ceny, brzmieniu uważam za celne. Być może trochę zbyt ciepłe przy zastosowaniu gąbki, ale to preferencje prywatne, natomiast na siatce bez dodatkowych osłon jest przejrzyście, może trochę mniej szorstko aniżeli w kilku konkurencyjnych propozycjach, przez co głos może wydawać się gładki, ale nie przygaszony, zwyczajnie zmiękczający nadmierną sykliwość. Dodatkowo pamiętajcie, że wszystkie nagrania testowe są pozbawione jakiejkolwiek obróbki, a i szum nie nastręczał problemów, bo był w zasadzie nieobecny przy domowych warunkach, nieopodal komputera. Sprawdza się zatem wyłącznie stwierdzenie tanio i dobrze, bo ewentualne braki przy 169 zł są w zasadzie czepialstwem, które można zastosować przy droższych mikrofonach, mając bardzo podobną konstrukcję, natomiast w tej cenie jest to urządzenie, które i porozmawiać pozwoli lepiej niż wbudowane w słuchawki mikrofony, bądź też będzie dobre na start dla każdego z aspiracjami do YouTube'a, no i streamu, a dopiero przy skupieniu na sobie uwagi odbiorców można myśleć o ewolucji sprzętu do czegoś bardziej zaawansowanego. Przechodząc do podsumowania, no rzeczywiście MKIT 900 Pro jest mikrofonem, którego trudno nie polecić w sytuacji, gdy mamy taki, a nie inny stosunek ceny do jakości. Jedyne, co prywatnie gdzieś tam dorzuciłbym, może nie do tego zestawu, ale po prostu w przyszłości względem wskazanego mikrofonu, to statyw. Statyw, który pozwoli Wam wyeliminować wszelaki wpływ otoczenia w jakiś większy sposób na brzmienie. Mówię tutaj o klawiaturze, o myszce, o uderzeniach bezpośrednio w biurko. No i pojawia się jeszcze jedna zaleta w przypadku takiego dodatku czy też rozwiązania. Wtedy mikrofon trafia znacznie bliżej Waszych ust, więc słuchacze, jeżeli mówimy przykładowo o nagrywaniu, o streamowaniu, otrzymują kontakt znacznie przyjemniejszy właśnie z Waszym głosem. Natomiast jak mówię, sama konstrukcja jak najbardziej warta zakupu, warta przemyślenia, bo jest to tanie, jest to dobre, oferuje jakość dźwięku, której absolutnie nie ma czego zarzucić. Jest czysty, jest wyrazisty, więc kupując takie urządzenie za niewielkie pieniądze otrzymujecie naprawdę fajny zestaw dla początkującego streamera bądź youtubera, albo coś, co poprawi w znaczący sposób Waszą komunikację w grach względem mikrofonów w słuchawkach. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj, natomiast czekam również na Wasze opinie w komentarzach. Co sądzicie o MKIT 900 Pro? Być może macie je na swoich biurkach i możecie podzielić się również własnymi spostrzeżeniami na ten temat. Sekcja komentarzy jest Wasza. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, do subskrypcji również naszego kanału XCOM. No i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!